Teraz przykręcę tleny. Ta chwila jedna jest. Hop. Druga jest. Tak. 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 Dobrze. Dobrze. Mamy. Tak. Tutaj on niestety do góry nogami, ale widać 12 V bateria. 12,1 jest ustawiony. O, ustawmy sobie D może na troszkę mniej. Najpierw pierwszą próbę ustawmy D na 50, niby połowa mocy. Wyżej teraz kawałek naszej blaszki. Hop, jest. I spróbujmy może tu przygrzać blaszkę do blaszki. Go. No, piknęło. Niestety blaszka się nie przykleiła. Jeszcze raz. Znowu piknęło. Znowu blaszka się nie przykleiła. Zwiększmy zakres. No. 95. D ustawione na 95. Róbmy kolejną próbę. A, piknięcie, blaszka niestety nie przyklejona. Kolejna próba. Pik. No niestety lipa. Z drugiej strony, albo możemy wziąć drugą baterię. Blaszka, a zwiększmy może na 100, ustawmy maksymalny zakres, to jest 100. Go, go. Pyk. Znowu lipa. Pyk. No niestety, nie działa. Jeżeli zmienimy, to jest A ustawione, o, czy widać, A ustawione na pierwszy krok. A0, no to jest to nic ciekawego, natomiast P jest ustawione na 2. I teraz P zwiększymy na 3. Hop. Pyk. Ale nic. P zmienimy sobie na 1. Pyknęło. No i zaś nic. I P zmienimy sobie na 2. A, pyknęło. Niestety nic. No, znowu nie działa. Czyli o, wyciągnijmy sobie tu. Sytuację mamy taką, że bez względu na nastawę, czy ustawimy sobie, o tutaj widać, że D jest 100, czy ustawimy sobie na maksymalny, czy na minimalny pobór, nie, niestety blaszka się nie przykleja. Nie? Tutaj robiąc kolejną próbę, wymieniłem te kable na, jak widać, dużo grubsze kable, nie? No i z czystej miedzi, chcąc w tym poprawić układ zasilania, nie? No ale niestety zarówno na tych oryginalnych, jak i na tych grubszych kablach ładowarka nie działa. Generalnie jestem zainteresowany taką ładowarką, ale działającą, chętnie bym ją wymienił na egzemplarz działający. Dziękuję.